Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną Zuzia. Będziemy z Wami ćwiczyć. Dzisiaj troszkę na nogi. Proste ćwiczenia, bo staramy się wybierać dla Was najprostsze ćwiczenia, żeby nie kombinować, a wspólnie cokolwiek zrobić. Cokolwiek to znaczy ćwiczenia, które dla Was mamy. A spotykamy się już po raz 20. To co, Zuzia, ćwiczymy? Dobrze. Dla Ciebie może by to być troszkę za wysokie, ale zobaczymy, dobra? Rozgrzewkę, to wiesz jaką sobie zrobimy? Chodź, pobiegamy wokół tych dwóch foteli, tych dwóch krzesełek, co? Mam dla Ciebie taką propozycję. Uwaga, truchtamy, biegamy sobie dookoła i możecie pobiegać z minutę, czyli z 30 sekund w jedną stronę. My zrobimy to troszkę krócej i 30 w drugą. Dobra, to co, zamieniamy się? Zuśka, teraz Ty mnie gonisz. No, tak strasznie szybko nie, żeby się nie wywrócić. Łapałaś mnie? To teraz mnie już nie złapiesz. Nie złapiesz mnie. Nie złapiesz mnie. Dobra, to teraz, żeby się jeszcze raz troszkę rozgrzać. Dzisiaj takie troszkę wspólne, inne. To będziemy się przemieszczać krokiem odstawno-dostawnym. Wiesz, na czym to polega? Zaczynamy. To stawno. Tutaj druga strona. I znowu jedna. Nie odwracasz się tyłem. I druga. Patrz, cały czas jesteśmy przodem. Jedna. I druga. Jedna. I ostatni raz, Zusia. Robimy ostatnie kółeczko. Świetnie. Pijesz wodę? Tak. No to pij. Zmęczyłaś się trochę, co? Teraz będziemy robić przysiady. Pół przysiady, przepraszam. Uwaga. To stajemy sobie, możemy sobie krzesełko podłożyć, żebyśmy za daleko nie schodzili nogami, pośladkami. Dziecko może nawet do siadu robić. Gdyby było mniejszy taki format taboretu, to na pewno może byłoby jeszcze łatwiejsze. Tak, żeby mniej więcej było do kąta prostego, że jak dotykamy, czyli dotniemy, albo zbliżymy przynajmniej pośladki do ziemi, w kierunku ziemi, ale właśnie nie tak za nisko, to mamy tutaj kąt prosty pomiędzy podudzian a udem, dobra? To co, z piątką? Hop. Staraj się nie siadać, szerzej na nóżkach, szerzej trochę, hop. Schodzisz na tyłu. To teraz bez klaśnień, co? Uwaga, możesz sobie tak ręce trzymać. Hop. Hop. Jeszcze z trzy, co? Dotykaj tam pośladkami, tak jakbyś chciała usiąść. Tylko tak, hop, tylko dotknij i wracaj. Dotknij i wracaj. Jeszcze raz. Świetnie. Dobrze. Pamiętajcie, żeby zrobić to minimum dwa, a najlepiej 3-4 serie. Możecie też pomiędzy, żeby troszkę nogi odpoczęły, również zrobić sobie trucht, albo jakiś krok odstawno-dostawny. Troszkę się powyścigować, w sensie, że się pogonić z dzieckiem. Jeśli oczywiście macie tylko do tego odpowiednią przestrzeń. Pamiętajcie, żeby odsunąć wszystkie niebezpieczne rzeczy. I potem dopiero rozpoczynać zabawę z Zuzią. Jak to? Chodź. Piątka.